W tym filmie chciałabym porozmawiać z Tobą o ułamkach. Co to jest i po co nam te ułamki? Możliwe, że słyszałeś, że ułamek to część całości, ale o co konkretnie chodzi? Zaraz Wam pokażę. Weźmy pizzę. Narysuję pizzę. Podzielę ją na pół i jeszcze raz na pół. Mam cztery równe kawałki w tej pizzy. Załóżmy, że cała pizza jest serowa. Narysuję ser. Cała pizza jest serowa. A na jednej części, na jednym kawałku są tylko oliwki. Na pozostałych kawałkach nie ma oliwek, tylko na jednym są oliwki. Zatem możemy powiedzieć, że na jednej części z czterech mamy oliwki. Wtedy zapisujemy, że jedna część z czterech, jedna czwarta pizzy ma oliwki, ponieważ jeden kawałek z czterech posiada oliwki. Mogę Cię teraz zapytać, a ile kawałków jest tylko i wyłącznie z serem? Trzy kawałki są tylko i wyłącznie z serem. Zapiszę trzy kawałki. Wszystkich kawałków wiemy, że jest 4. Zatem 3 czwarte całej pizzy, czyli 3 czwarte pizzy ma tylko ser. Zróbmy jeszcze kilka przykładów. Ułamki są bardzo użyteczne w życiu. Warto, żeby się je dobrze zrozumiał. Przewinę stronę. Tym razem pójdziemy na zakupy. Byłeś na zakupach i kupiłeś trochę owoców. Pomarańcze, banan, cytrynę, jabłko i winogrono. Teraz zadam pytanie. Jaka część tych owoców jest żółta? Razem kupiłam 5 owoców. 5 owoców. Jaka część z tych owoców jest żółta? Żółte są 2 owoce. Ten i ten, czyli 2 owoce z 5, 2/5 owoców jest żółtych. 2/5 owoców to owoce żółte. 2 z 5 kupionych są żółte. Zróbmy jeszcze jeden przykład dla pewności. Narysujmy tym razem batonik czekoladowy albo tabliczkę czekolady. To jest nasza tabliczka. Albo batonik czekoladowy, jak kto woli. Podzielę ten batonik na 5 równych części. 1, 2, 3, 4 i 5. Zakładamy, że tu jest 5 równych części. Jestem łakomczuchem i te dwa kawałki zjem od razu. Czyli ich nie ma. Jaką część batonika zjadłam? Zjadłam 2 kawałki z 1, 2, 3, 4 z 5, z początkowych 5. Zatem zapiszę, że zjadłam 2/5 batonika. Zjadłam. Zachęcam Cię do wykonywania ćwiczeń na stronie Khan Academy. Link do nich znajdziesz w opisie tego filmu poniżej. Powodzenia!